Na podwórku, jak widzicie, jest całe mnóstwo śniegu. Super, Natalia, masz śnieg na włosach. Generalnie zrobimy 3 rundy. O, ty, patrzcie, co się dzieje, patrzcie, już analizuję, którędy pójść, czy lewo, czy prawo. Dobra, idzie teraz dobrze, patrzcie, gdzie pójdzie. W takim razie szybko jedziemy po drugą uczestniczkę, którą jest... Te ściany są tak wysokie, że jej nie widać. W dzisiejszym odcinku razem z Natalią jesteśmy, słuchajcie, u Natalii rodziców, u których... Na podwórku, jak widzicie, jest całe mnóstwo śniegu. Śniegu, jak widzicie, serio jest sporo i... Temperatura jest w okolicach zera i zwróćcie uwagę, jak dobrze się klei. I stwierdziliśmy, że wykorzystamy to wszystko, żeby zbudować ogromny śnieżny labirynt dla psów. Pierwszym psim uczestnikiem jest Oti, czyli pies mieszkający nad tymi rodzicami. Oti, jak widzicie, już troszeczkę pożółkła niestety, tak się dzieje przez wiek, ale w dzisiejszym odcinku będzie mogła Oti coś wygrać. A drugiego psiego uczestnika, który będzie rywalem Oti, poznacie w dalszej części dzisiejszego filmu. Zanim jednak zaczniemy, to standardowo zapytajmy koło fortuny, ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem, a powinniście robić tutaj 27729 łapek w górę. Oti, jak myślisz? Widzowie dobiją tyle łapek w górę? Będzie ciężko trochę, nie? Strzelcie łapkę w górę, może jakim cudem nam się uda i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby ten czerwony magiczny przycisk zmienił kolor na szary, dlatego że do końca tego roku, przypominam, lecimy po 1,5 miliona subów. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już na tarasie, mamy przygotowany sprzęt, który będzie nam dzisiaj potrzebny i plan jest taki, żeby ten... Naprawdę rzuciłaś mi śnieżką? Nieba spadło. No i co teraz? Plan jest taki, żeby na tym tarasie, który teraz jest też zasypany śniegiem, zrobić właśnie labirynt, a po prostu śnieg, który będzie do niego potrzebny, zbierać z okolicy. No dobra, to my bierzemy się za budowanie tego labiryntu. Cały czas sypie śnieg, także śniegu mam nadzieję, że dzisiaj nie zabraknie, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale zanim przejdziemy dalej, to jeśli nudzi wam się ferie i nie macie zbytnio co robić, pamiętajcie, że Play ma dla was rozwiązanie w postaci Academy Team Play. Jest to platforma, na której znajdziecie wartościowe treści edukacyjno-rozrywkowe, których nie znajdziecie nigdzie indziej w internecie, publikowane przez waszych ulubionych twórców internetowych z teamu Play. Na tej stronie znajdziecie całe mnóstwo filmów z różnych kategorii, takich jak social life, film, digital skills, beauty and fashion, gotowanie czy gaming. I w każdej z tych kategorii twórcy, których doskonale znacie, publikują filmy, w których dzielą się z wami swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą albo jakimiś ciekawymi historiami życia. Każdy z was, niezależnie od wieku, zainteresowań czy ilości posiadanego wolnego czasu, no którego w ferii, umówmy się, jest znacznie więcej, znajdzie na tej stronie coś dla siebie i na pewno czegoś ciekawego się dowie, a żeby uzyskać dostęp do Academy Team Play, wystarczy kliknąć w pierwszy link podany w opisie, na stronie, która się uruchomi, wpisać swój numer zarejestrowany w Play, a następnie potwierdzić ten numer, wpisując kod, który przyjdzie do was SMS-em. W ten prosty sposób będziecie mogli oglądać filmy, których nie znajdziecie nigdzie indziej w internecie, w tym także mój film, który nagrałem specjalnie dla Academy Team Play, w którym mówiłem, dlaczego warto grać w gry komputerowe. Jeśli więc macie numer w Play, klikajcie pierwszy link w opisie i spędzajcie ferie z Academy Team Play. No dobra, trochę to ubiliśmy, wygładziliśmy i przygotowaliśmy teren pod budowę labiryntu. Tutaj, o, będziemy sobie chodzili, tutaj będzie, wiecie, takie do nagrywania, a tutaj wszędzie, gdzie jest biało, będą biegały psiaki. Super, Natalia, masz śnieg na włosach. Dobra, to teraz zaczynamy budowę i zaczniemy od tych zewnętrznych ścian chyba, co? Dobra, okej. Później jedną trasę główną i później będziemy blokowali chyba, co? No chyba tak trzeba, dobra. No i cyk, pierwsza ściana zbudowana. Powiem wam, że robimy to tak wysokie, żeby Oti czasem nie wyskoczyła. Wydaje mi się, że powinno być całkiem spoko i fajnie, że ten śnieg się klei, nie, Natalia? Jestem mega klejący i to plus, bo jakby się nie klei, to mielibyśmy przypadek. Mielibyśmy masakrę. W takim razie lecimy z budową kolejnych ścian. Na razie, tak jak mówię, otaczamy to, a potem będziemy budować ściany w środku. I trzeba się streszczać, bo za jeszcze trochę będzie ciemno. No dobra, druga ścianka, ta boczna, też już jest zbudowana. Ja wiem, że trochę słabo widać, bo no to jest śnieg, nie, i wszystko białe, ale tutaj jest już takie, no całkiem wysokie. Z nią poszło zdecydowanie szybciej. A, i w ogóle tak się podzieliśmy robotą, że ja, słuchajcie, zwożę śnieg z okolicy, a Natalia to wszystko ubija tak, żeby były ścianki. No i idzie całkiem nieźle. Okej, okay, Natalia skończyła trzecią ścianę. Mamy teraz tak, tak i tutaj, jak widzicie, tą, od której zaczynaliśmy. Została nam ostatnia, czwarta ściana do zrobienia w tym miejscu. Ale zastanawiamy się, czy taka wysokość starczy. I zwróćcie uwagę, no, dla porównania teraz stanęła. Jest całkiem wysoka, Oti też nie jest jakaś wielka. Drugi uczestnik jest jeszcze mniejszy. Więc chyba powinno wystarczyć. W takim razie bierzemy się teraz za ostatnią, czwartą ścianę. A potem będziemy robili tutaj wypełnienie w środku. No i dobrze, słuchajcie, czwarta ściana jest zrobiona. Tutaj stawiliśmy wejście, tutaj będzie wejście. Tędy psiaki będą biegały. No i teraz środek.
środku będziemy razem z Natalią budowali wszystkie ściany. Ja bym zaczął od głównej drogi, żeby zrobić najpierw tą dobrą, a potem dopiero dobudowywać te, które będą złe. No dobrze, słuchajcie, jak widzicie, mocno poszliśmy do przodu i generalnie tak, tutaj będzie wejście i dobra ścieżka będzie leciała tędy. Trzeba będzie iść w prawo, potem tutaj prosto, prosto, prosto. Tutaj mamy rozwidlenie, kurde, jak to słabo widać na nagraniu, ja wiem, ale potem coś pomyślimy, żebyście lepiej to widzieli. Będzie trzeba iść tutaj, tutaj mamy, o, pierwszy ślepy zaułek. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest ściana, tu jest ściana, tu jest ściana, więc stąd nie będę miał jak wyjść. Potem można iść tutaj, tak jak idzie Natalia, ale tu jest kolejny ślepy zaułek, cyk. Czy one tutaj wykręcą? Czy one to wykręcą? No, o tym może być ciężko, ale zobaczymy. Labirynt wygląda tak, ścianki są na tyle wysokie, że raczej nie powinny psy przez nią przeskoczyć. Generalnie zrobimy trzy rundy. Pierwsza runda to będzie Oti i zmierzymy jej czas. Potem druga runda to będzie Tycia, po którą zaraz pojedziemy i też zmierzymy jej czas. A w trzeciej rundzie, słuchajcie, wpuścimy... Tak, dwa psiaki naraz i zobaczymy, co zrobią. Słuchajcie, znaleźliśmy patent, jak oznaczyć dróżki, żebyście wy to lepiej widzieli. Zwróćcie uwagę, mamy kredę w sprayu i będziemy oznaczali złe dróżki tutaj u góry, żeby, wiecie, żeby nie było na ziemi, żeby nie dawać im po pierwsze podpowiedzi, chociaż nie wiem, czy one by i tak ogarnęły, ale po drugie, żeby nie były brudne psy. No, teraz powinniście widzieć to zdecydowanie lepiej. Tak wygląda nasz labirynt i o, tutaj, jest dobra ścieżka, także tak to wygląda. No dobra, to chyba teraz zrobimy pierwszą rundę, w której Oti będzie biegła na czas, tylko musimy gdzieś tutaj porozstawiać jej smakołyki. Smakołyki, tak jest. Żeby, wiecie, miała jakąś zachętę. Pierwszy uczestnik już jest, Oti. Ale masz kozacki sweterek, patrzcie na to, widzowie. Tak, żeby nie zmarzła, ma sweterek. A my mamy też, jak widzicie, jej ulubione smakołyki. Albo w sumie damy ten ciemniejszy, będzie lepiej widać. Drugi smakołyk damy, może gdzieś tutaj po drodze, żeby, o, wiedziała, że dobrze idzie. Czyli będzie i tam, gdzie dobrze, i tam, gdzie źle, żeby się nie połapała. Kolejnego smakołyka damy jej tutaj. O, proszę bardzo, to dla niej będzie wyżera, słuchajcie, Oti tak je uwielbia. No i kolejnego, ostatniego smakołyka zostawimy sobie tutaj, bo tutaj, słuchajcie, jest już, jak widzicie, droga do wyjścia. To chyba robimy zaraz pierwszą próbę. Oti już jest w gotowości. Oti, patrzcie, co się dzieje, patrzcie już. A nie wiem, którędy pójść, czy lewo, czy prawo. Czas, start, poszło, dawaj Oti, szukaj. No szukaj, szukaj Oti, szukaj, dobra, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. Źle, źle, poszło źle, słuchajcie, poszło źle. Nie, Oti, idź, dobra, nie wyskakuj. O nie, czekajcie, bo ja pokazuję drogę, czekajcie, zrobię ją w konia, pójdę tędy. No szukaj Oti, szukaj. Szukaj, Oti, dawaj, szukaj. Oti, 38 sekund już, no dawaj, byku, let's go. O, no, dawaj, dawaj. Brawo. Dropsik, okej. Okay. No teraz widzę, będzie miała pierwszą zachętę, będzie miała zachętę. Oti, ale śniegu to nie jest, no co ty? Nie, nie, Oti! To jest oszukaństwo, tak nie można, zaraz będziesz zdyskwalifikowana. O, dobra, idzie i... Tam jest kolejny dropsik gdzieś? Nie, tam nie stawiłem. Szukaj, no. Dobra, szukaj Oti, dobrze. No, szukaj. Jest, dobrze, widzowie. Szukaj dalej, tam. Nie, ja ci nie dam Oti dropsu, musisz znaleźć sama, no co ty świlujesz? Natalia, nie odzywam się na niej, może sama sobie poradzi jakoś. Powoli kuma, że to jest zabawa. No, szukaj. O, dobrze. Znalazł kolejnego, dobra, czyli tam pójdzie tamtędy. Uwaga, jest na dobrej drodze, widzowie. I? Dobrze. Okej, słuchajcie, już wyjście przed nią. Okej, i? Wychodzi? Wyszła, brawo, uwaga, ile mamy? 2 minuty i takie 20 jakieś, no powiedzmy 6 sekund, 26-27 sekund. Ale w ogóle ona dopiero pod koniec skumała, o co? Tak, pod koniec skumała. Chciała od ciebie dropsu, bo zaczęłaś jak... Pomaj, Oti! Ona szuka dalej! Szuka dalej, nie, co ty robisz? Spodobałeś się. No, teraz to ci się spodobało, jak już wiesz, co kaman, nie? Okej, słuchajcie, Oti już sobie tu jeszcze biegała, więc ona już wie, o co chodzi i zrobimy jeszcze jedno podejście, tylko że teraz damy nagrody na samym końcu, tylko i wyłącznie na końcu, nigdzie po drodze nie będzie, no i zobaczymy, czy wykręci lepszy czas. 3, 2, 1, start, poszło. Uwaga, no, szukaj. Uwaga, poszła źle, słuchajcie. Ale ona, no, pamięta, że tam gdzieś były dropsy. No. Dobra, idzie teraz dobrze, patrzcie, gdzie pójdzie. O, patrz. Przebiegła go, nie zauważyła go. O, ty, co jest grane, ale wyszła. I czas przy drugim podejściu to 39 sekund i 85. Ale to, co najlepsze, to że słuchajcie, przebiegła po tym dropsie i go nie zauważyła. Dobra, my w takim razie w samochodzie lecimy po drugiego uczestnika, ale zanim to... To właśnie, musimy jechać jeszcze do sklepu po jakieś nagrody. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na dziale z nagrodami dla dzisiejszych uczestników. O, ten sznurek będzie spoko, no. Tak mi się wydaje, dobra, weźmy go, ale coś jeszcze. O, może tą piłkę. Tak, żeby było trochę rozmaicone, piłka, sznurek i jeszcze jeden, Natalia. Jakaś nagroda pocieszona, wiesz? Okay. To wykaże.
każdy pies chciał. Jeszcze przysmaki, no obowiązkowo. Dla zwycięzcy muszą być przysmaki. No bo słuchajcie, nagrody dla zwycięzcy mamy i teraz musimy się streszczać, bo powoli robi się ciemno. W takim razie szybko jedziemy po drugą uczestniczkę, którą jest Tycia. Proszę bardzo, jest Tycia, słuchajcie, tak. Tycia jest drogą uczestniczką, ale niech was nie zwiedzie jej imię, dlatego że Tycia to pies obronny, bo zwróćcie uwagę, że jak będę chciał ruszyć Natalię, to... Au, Tycia! Dobra, w takim razie dla Tyci, tak samo jak dla Oti, musimy rozłożyć dropsy. Tylko że Tycia jest, wiecie co, dwa razy mniejsza, więc będziemy łamali na pół. Druga uczestniczka też, jak wiecie, jest gotowa, chociaż w delikatnym szoku chyba, co się dzieje. Tyciu, spokojnie. No dobra, ale czas na jej pierwsze podejście. Uwaga, Natalia, możesz się postawić i... 3, 2, 1, start. Zobaczymy, co zrobi. Musimy zachęcić, słuchajcie. Chodź, chodź, chodź. To jest... Chodź, Tyciuś, tutaj, chodź. No, ty musisz zrobić, ono tobie ufa bardziej. No, dawaj, Tycia. Idź za Natalią. Idź, idź, idź. Dobra, słuchajcie, Tycia już powoli łapie, o co chodzi. No, 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 już się aż tak nie boi. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba, słuchajcie, wiecie, pokazać, że wszystko dobrze. Ale patrzcie, już jest chętna, widzicie? Już się nie boi, tylko już jest zainteresowana, co jest grane. No, dawaj, Tycia, dawaj, dawaj. Pięknie! Znowu, Tycia! Dobra, potraktujmy tą próbę jako trening. To nie była jeszcze pierwsza próba, tylko to był trening, bo Tycia, jak widzicie, musiała zapoznać się z torem, więc teraz dopiero odpalimy czas i to będzie pierwsze podejście. Poszło. Ej, Tycia poszła do ślepego zaułku. Tycia, nie tamtędy, musisz wracać. Chodź, Tyciuś. Ona patrzy na nas, ona patrzy na nas, ona nie wie, jak ma iść. Chodź, Tycia. Dobra, idzie teraz dobrze, idzie teraz dobrze, idzie dobrze. Dobra, Natalia wyszła, słuchajcie, za labiryntu, a patrzcie, Tycia stoi i patrzy. No, Tycia, szukaj. No, o nie, Tycia, nie, 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 bez oszukiwania. Nie, Tycia! Nie! No nie! Nie, nie, nie! No, przeszła! Słuchajcie, trwało to minutę i około 43 sekundy, zanim wyłączyłem. Ale czas teraz na drugą próbę, tamtą i zaliczymy. Zaliczmy tamtą próbę Tyci, zobaczymy, jak jej teraz pójdzie. Ja będę sam na końcu, będę ją wołał. No i zobaczymy, czy przejdzie labiryntem, czy będzie próbowała skakać. Dobra, uwaga, czas, start! O, Tycia idzie, słuchajcie, idzie, idzie, idzie. Dawaj, Tyciuś, chodź, 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 chodź. Brawo! No bierz do psika. Nie, nie, ona idzie, szuka innej drogi, szuka innej drogi. Te ślady są tak wysokie, że jej nie widać. O, patrzcie, wzięła dobrą drogę, dobra, kuma powoli. No, no i co dalej, Tyczka? O, słuchajcie, idzie, szuka drogi, dobra, idzie, 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 idzie. Tu jest meta, Tycia już tak blisko. No i mamy, przeszła, słuchajcie. Minuta 52 sekundy, tym razem bez oszukiwania. Ale Tycia niestety, Oti wygrała. Dobra, Oti, wygrałaś pierwszą rundę. Pokonałaś Tycię, miałeś lepszy czas, więc nagrodę, proszę bardzo. Zabaweczka. Oki, dawaj, no co ty, dawaj. To jest coś, zabawa. O, dobra, czyli prezent się podoba chyba. Dobra, to teraz czas na trzecią rundę. Do wygrania jeszcze lepsze nagrody. I tym razem, słuchajcie, Tycia i Oti pobiegną razem. Tycia, zobaczcie, nie chcę stać obok Oti, bo się denerwuje. Ale uwaga, poszły. Zobaczymy, która pierwsza dojdzie do mety. Nieważne jak, ważne, żeby przeszły przez metę. Tycia, tam jest start. O, dobra, Tycia wróciła i czai, Tycia czai, o co chodzi. Oti jest tam. Dobra, Tycia idzie dobrze. Tycia to wygra. Tycia to wygra. Nie, Tycia tu jeszcze pozałek. Dobra, Tycia, wiecie co? Stwierdziła, że wychodzi z tego wyścigu. Oti, masz jeszcze szansę, uwaga. Nie będziemy już Tyćki, słuchajcie, brali tutaj. Jak nie chce, to nie, nic na siłę. Ale czy Oti wyjdzie, czy dostanie nagrodę? Oti, no. Dobra, idzie, 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 idzie. Oti się nie poddaje, Oti chce. Oti ewidentnie chce wygrać, Oti chce wygrać. Oti masz łatwiej, bo twoja druga uczestniczka wyszła. Dobra, i uwaga, patrzcie, patrzcie tam. Aha, na końcu bierze dropsa i mamy zwycięzcę. Oti przeszło przez metę, Oti gratuluje. Dobra, Tycia, zajęłaś drugie miejsce, niestety. Uciekłaś z labiryntu i teraz mnie nawet nie słuchasz. Ale gratulacje, Tycia, gratulacje tak czy inaczej. I dla ciebie, Tycia, zobacz, zabawka. No, nagroda pocieszenia, dawaj. No, czyli ta nagroda też chyba trafiona. Ale Oti, z racji tego, że wygrałaś, daj łapkę. No, daj łapkę, ładnie. Gratulacje, ty również wygrywasz. Nie, nie piłkę, zostaw ty ci piłkę, Oti, zostaw. Ty, Oti, sam wygrywasz pizzę. Cieszysz się, czy nie? Proszę bardzo, dawaj. No, dawaj pizzę. O nie, chyba niezbyt. Wiecie co, chyba sznurek był lepszą nagrodą. Ale może smakołyki jej się bardziej spodobają. Patrzcie, 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 jak kombinuję. Pa, 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 pa. Tycia, może ty? Tycia by chciała przejąć pizzę pewnie. O, do smakołyków to obie. O, proszę bardzo, Oti dostaje. Ale oczywiście Tycia też dostanie. No tyle tylko, że Oti będzie mogła jeść przez następne dni, bo paczka zostaje u niej. I na tym, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli film się spodobał, wrzućcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. A my póki co się z wami żegnamy, trzymajcie się i do zobaczenia, elo!